Pryzmat. Radio Pryzmat. Łowcy budyniu. Cześć Zalia. Cześć, hello, cześć. Czy Zalia i Lo-Fi to duet nierozłączny? Myślę, że to duet nierozłączny na ten moment, a gdzieś tam to wszystko jest drogą i poszukiwaniem, więc myślę, że zobaczymy. Na ten moment Zalia i Lo-Fi to jest duet nierozłączny, przynajmniej na najbliższe miesiące na pewno, na najbliższą płytę. No zobaczymy, co dalej się będzie działo, jakie będą dalsze inspiracje. Twoim pierwszym utworem, który mogliśmy usłyszeć na Spotify, był In My Heart Again. I co cię skłoniło, by od niego zacząć? Dlaczego taki ruch? Wiesz co, to był dosłownie przypadek, bo było to tak, że zdawałam na studia, musiałam zdać z jakimś utworem i In My Heart Again to był jeden z utworów, który właśnie skończyłam. Więc musiałam go nagrać, musiałam go profesjonalnie zmiksować, przygotować po prostu do wysyłki do szkoły. I potem stwierdziłam, że w zasadzie czemu nie wydać tego sama, czemu nie spróbować, bo myślę, że każda osoba, która tego słucha i miała już do czynienia z wydawaniem swojej muzyki, wie, że to jest proces i tego się też w jakiś sposób trzeba nauczyć. No i to był taki numer, który miał mi gdzieś tam być takim małym eksperymentem. Miałam się nauczyć tego, jak się wydaje, jak się, nie wiem, zgłasza do dystrybucji. I to właśnie było In My Heart Again. I bardzo się cieszę, że tak wyszło i że to był pierwszy numer. Uczysz się zarówno w Polsce, jak i w Londynie. Jak udaje ci się to połączyć z muzyką? Wiesz, to jest tak, że mam wrażenie, że to się trochę zazębia, bo jednak studiuję muzykę. No ale nie ukrywam, że jest to ciężkie. Co półtora tygodnia wracam do Warszawy bardzo często, albo co dwa. Więc tak naprawdę cały czas jestem gdzieś tam w tych rozjazdach. Ale na razie no, gdzieś tam to godzę i myślę, że jednak fajnie się też tej muzyki uczyć cały czas i poznawać te rzeczy od tej bardzo teoretycznej strony, która jest oczywiście bardziej nudna niż ta koncertowa i ta po prostu, nie wiem, gdzieś tam w sali prób z chłopakami. No ale na ten moment jeszcze mi się udaje, jeszcze nie muszę rezygnować, więc jakoś to ciągnę i cieszę się z tego. A jak te szkoły wpłynęły na ciebie jako artystkę? Wiesz co, myślę, że ja to zawsze podkreślam, że szkoła się przydaje wtedy, kiedy naprawdę masz pustkę w głowie, że na przykład, nie wiem, piszę piosenkę, no nie myślę o tym, o jaki to jest akord, po prostu gram, mam już to pod palcami, jestem pianistką też, więc po prostu gram. Jeśli wszystko wchodzi, zarówno melodia, jak i akordy, idzie sobie razem w parze i nie muszę się nad tym zastanawiać, to jest super, ale w momencie, kiedy jest ta dziura, nie wiem, co się ma dalej zadziać, nie wiem, jaki akord mogę zagrać do tej melodii, nie wiem, jak, co może pasować, albo nie wiem, co mógłby zagrać bas, to po prostu wracam do tej teorii, wiem jakie, no nie wiem, jakie akordy pasują chociażby, wiem jak to zagrać, wiem jak wytłumaczyć coś mojemu zespołowi, na przykład, nie wiem, w basówce, w gitarze, jaką melodię, jak to im po prostu przełożyć na teorię, na nuty, spisać to, więc myślę, że to się bardzo przydaje w tej takiej właśnie, jakby to powiedzieć, stronie muzycznej, która jest właśnie bardziej od kuchni, ta taka, tych takich prób, produkcji, tego co widz na co dzień albo słuchacz nie słyszy, tak? Osobiście wolisz pisać po polsku czy po angielsku? Jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, kiedyś pisałam głównie po angielsku i nadal dużo piszę po angielsku. Ja w ogóle też bardzo często piszę melodie na jakichś tam angielskich słowach, które nawet niekoniecznie mają sens złożone w całość i potem piszę do tego polski tekst, potem się zastanawiam, jaki chcę, żeby to wszystko miało sens, jak mi to brzmi, z czym mi się to kojarzy. Więc myślę, że ogólnie łatwiej pisze mi się po angielsku, ale też piszę prostsze rzeczy po angielsku. Zauważyłam, że to jest taka trochę zależność, że łatwiej mi się pisze po angielsku, bo jest bardziej śpiewny, łatwiej te słowa przychodzą, ale też tematyka wtedy i jakby sens tego jest dosyć podobny do siebie i w Polsce mogę to po prostu trochę głębiej do tego wszystkiego zajrzeć i to mi się podoba. A myślisz trochę w takich kategoriach, że odbiór tego samego utworu po polsku niż po angielsku może być w Polsce lepiej odebrany? Oczywiście, mi się wydaje, że nawet tak już będąc trochę w branży, chwilkę dosłownie, to widzę to, że rzeczywiście te polskie piosenki w Polsce się najlepiej sprzedają, jakby najlepiej to idzie, jednak ten polski słuchacz lubi słyszeć ten polski język i nie jest w tym nic złego absolutnie. Dlatego myślę, że totalnie odbiór jest inny, że gdzieś tam, jeśli ktoś jest z zagranicy, to rzeczywiście te angielskie kawałki fajnie sobie chodzą i po radiach, i też po playlistach, ale rzeczywiście nagrania polskich artystów dobrze, żeby były po polsku, dopóki się rzeczywiście nie mieszka za granicą.
Jak wiadomo, teksty i większość kompozycji są tworzone przez ciebie. W jaki sposób więc udaje ci się połączyć te smutne teksty z tymi bitami właśnie, z mocnym basem i taką catchy perkusją? Wiesz co, to jest bardzo śmieszne, bo ja, moja dusza jest bardzo kolorowa, ale jeśli chodzi o jakieś moje, nie wiem, wspomnienia miłosne albo coś, to dużo z nich jest takich właśnie trochę, nie wiem, melancholijnych. I to wychodzi z tego, że ja po prostu mam w sobie bardzo dużo tego koloru, ja bardzo lubię wesołe, jakby powiedzieć wesołe, może nawet nie, że wesołe, ale takie idące do przodu piosenki, radosne. Dlatego ja tworząc muzykę zawsze mam w sobie gdzieś tam, o dobra, dajmy taki beat, dajmy jakiś fajny bas. Zresztą sama próbuję grać na tych instrumentach, często gęsto właśnie wymyślam te linie basowe albo gitarowe. Ale jeśli już przychodzi do tego tekstu, który zazwyczaj u mnie jest na końcu, to nagle, wiesz, nagle myślę, kurczę, czy miałam go napisać tekst, albo co mi przychodzi po prostu pod długopis. I właśnie często to się łączy z taką melancholią i nawet lubię to, że to się tak zazębia, że niby melodia i niby ten podkład jest gdzieś tam wesoły, ten instrumental, ale gdzieś tam tekst prowadzi w inną stronę i to myślę, że jest takie fajne zaskoczenie, że jednak niekoniecznie to, co daje nam z pozoru taki, nie wiem, ultra pozytywny wydźwięk, nie ma w sobie tej głębi tekstowej i nie idzie w tą stronę bardziej sentymentalną i melancholijną. Czy widzisz, że rośnie zapotrzebowanie w branży rapowej na damskie wokale, damskie refreny, które tak właśnie będą przenikały trochę z tym rapem? Wiesz co, nigdy się nad tym tak szczerze mówiąc nie zastanawiałam głębiej, ale jak teraz zadałeś mi to pytanie, to uważam, że tak, bo naprawdę myślę, że to jest fajna kombinacja i to jest bardzo fajne połączenie dla każdego rodzaju słuchacza, bo tego posłuchają osoby, które na przykład słuchają popu, tego posłuchają osoby, które słuchają rapu, tego posłuchają jakby przeciętni słuchacze, którzy słuchają na przykład głównie muzyki, nie wiem, radiowej, albo puszczają po prostu playlisty i leci to, co gdzieś tam im gra w uchu. Więc to jest bardzo fajne, bo to trafia do wielu ludzi bardzo różnych, bardzo, z bardzo różnymi gustami. I tak jak na przykład ja mam, od razu mi przychodzi na myśl utwór zresztą wspaniały Bubble Tea, Quebo, Duita i Dari. No to jest to naprawdę, uważam, idealna kombinacja, świetna kombinacja gatunkowa, że to jest niby rap, niby trochę popowa melodia w refrenie, beat jest bardzo ciągnący do przodu i też taki alternatywno-popowo-elektroniczny może nawet. I to jest gdzieś naprawdę kombinacja dla bardzo wielu różnych słuchaczy. I to myślę, że jest fajne ostatecznie, bo można trafić do szerokiego grona ludzi. Z drugiej strony zaś można teraz zauważyć trochę na odwrót, że wokalistki popowe zapraszają raperów na zwrotkę. No, jesteś tego przykładem z Przyłu i Bezsensownie. Właśnie, czyli też ten rynek muzyki popularnej, alternatywnej, tego popu, no jest też otwarty na raperów, prawda? Myślę, że to jest bardzo subiektywne, jeśli chodzi o różnych wokalistów, bo ja na przykład bardzo jestem na to otwarta, ja też sama dużo rapu słucham. Bardzo zresztą lubię polskich raperów i doceniam i dlatego też chciałabym się z nimi gdzieś tam łączyć w połowie drogi właśnie w tych piosenkach, w jakichś tam zwrotkach, bo mi jest to po prostu bliskie jako sobie. Ja też właśnie no to, co powiedziałam przed chwilą, że dla mnie to jest bardzo fajna kombinacja, to jest zdobywanie właśnie nowych słuchaczy i zarówno dla rapera i dla wokalisty. I właśnie taka kombinacja stylów, myślę, że to jest też ciekawe i to jest fajne, bo rap jest jednak bardzo różny od melodii i to wprowadza do numeru taką świeżość, taki oddech, dlatego ja to osobiście bardzo lubię. A zgodzisz się z tym, że w przeciętnej stacji radiowej właśnie obecność tej wokalistki, tej melodii jest niezbędna, żeby raper się w ogóle pojawił w radiu? Wiesz co, myślę, że Oki jest tego najlepszym przykładem, że nie. I on sam sobie gdzieś tam z tym fajnie poradził, że wydał po prostu piosenki, które są trochę rapowe, trochę popowe w tym wszystkim. I myślę, że właśnie nie, że to jest takie przełamanie stereotypu, zresztą Mata tak samo, tak, z Kiss Cam, że to się jest w stanie przebić do radia, że to jest w stanie być grane, tylko to jest wszystko kwestia właśnie tego znalezienia złotego środka, tego patentu, tego właśnie umelodycznienia, nie wiem, czy można tak w ogóle powiedzieć, po prostu zmelodyzowania może trochę piosenki rapowej, trochę poszukania bitu, który jest bardziej melodyjny niż stricte perkusja i bas. I da się, no na pewno się da i to jest teraz już coraz częstsze. 14 lutego wydałaś maxi singiel Scena Miłosna, no w którym to, co mówiłaś przed chwilą, w dość dobitny sposób opisujesz tą miłość. I czy możemy się od ciebie spodziewać więcej takich utworów właśnie nostalgicznych, bo można zauważyć w twojej twórczości taki trochę rozłam między tymi utworami, które właśnie dają do myślenia, a między tymi takimi letnimi, jak na przykład Plany, które po prostu
do których się po prostu człowiek bawi. No i w którą stronę zamierzasz tak trochę pójść, albo po prostu cały czas dwutorowo dążyć? Jak to u ciebie wygląda, tak? Jakie masz plany? Dokładnie, moje plany są zawsze bardzo spontaniczne i po prostu to, co w dany moment się gdzieś tam w moim życiu dzieje, albo nie wiem, jaką mam inspirację, to gdzieś tam tworzę. Ja naprawdę nie mam planu, stricte planu. Dużo osób mnie to pyta, jaka jest twoja strategia, jaki jest twój plan. Ja nie mam ścisłego planu na nic, bo też myślę, że życie i też ja się tak zmieniam jako osoba, to jest też taki czas dla mnie, że dużo rzeczy się dzieje, że ciężko jest sobie coś tak bardzo mocno zaplanować. Dlatego zobaczymy. Na pewno będzie parę sentymentalnych numerów na mojej płycie, która się zresztą wielkimi krokami zbliża. Na pewno będą to sentymenty, w ogóle tak nazywa się ta piosenka. Gram ją na koncertach, więc zapraszam serdecznie, jeśli ktoś nie był. To jest bardzo sentymentalny, bardzo melancholijny numer. Zresztą tak samo jak kilka innych, więc myślę, że na pewno, ale też, ale właśnie to jest ta kombinacja pomiędzy tymi wesołymi planami i tą melancholijną zalią typu biegnę Stena Miłosna. Czyli na twoim debiucie będzie wszystko? Będzie wszystko na pewno, totalna mieszanka wybuchowa. Który moment w twoim życiu, jeśli chodzi o karierę w kontekście ciebie jako Zali, nie jako Julki, i był taki kluczowy i przełomowy dla twojego muzycznego rozwoju? Dla rozwoju? Wydaje mi się, że takim jednym z przełomowych momentów było Bezsensownie w radio, że bardzo dużo się po tym fajnych rzeczy zadziało, że to było takie pokazanie, że to była piosenka w ogóle nie robiona absolutnie pod radio. W ogóle się nie spodziewałam, że to może pójść do radia. Dlatego to było dla mnie niesamowicie miłe zaskoczenie, też wzrost słuchaczy, rozpoznawalność, to wszystko jakby poszło z tym Bezsensownie, więc myślę, że z takich monumentalnych punktów to chyba to Bezsensownie. Myślę, że to właśnie wydanie Bezsensownie i to Bezsensownie w radiu, bo ta piosenka jest po prostu całą mną. Ja napisałam do tego akordy, ja napisałam linię basową, melodię, więc ta piosenka to jest trochę Zalia. I to było dla mnie bardzo, bardzo miłe jakby zaskoczenie, ale też takie uświadomienie sobie, że ja mogę robić to, co lubię, robić to, co chcę, tak jak chcę i to może po prostu pójść dalej. Muszę cię spytać, jaki jest twój ulubiony smak budyniu? Bardzo nie lubię budyniu. Słuchaj, niestety to jest w ogóle, ktoś mi ostatnio też to pytanie zadał. Ja jestem osobą, która nie lubi kiślu, nie lubi budyniu, nie lubi siemienia lnianego. Ja wszystko, co ma taką konsystencję, po prostu nie mogę tego zjeść, bo ja nie wiem dlaczego. Ja po prostu mam do tego jakąś wyjątkową tą, ale bardzo lubię pana kotę waniliową. Śmietanką chyba. Ale niestety budyniu nie lubię, będę zupełnie szczera z tobą, więc jako anegdota. Ja bardzo często właśnie chłopcy się jarają, że o, gdzieś jest budyń, gdzieś jest jakaś kaszka manna, jakieś coś tam, a ja mówię, Jezu. Czy są jakieś, nie wiem, naleśniki, jakieś placki, jakieś gofry, coś. Ja jestem bardziej konsystencja stała, the type of person. Dobra, to dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję, bardzo mi było miło pogadać sobie z tobą.